Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji kursu Affinity Designer na moim kanale. Dzisiaj można powiedzieć trochę taka zbiorcza lekcja, ponieważ powiemy o trzech pozostałych narzędziach, których do tej pory jeszcze nie omówiliśmy tutaj w menu narzędziowym, ponieważ te narzędzia każde z osobna nie są aż tak rozbudowane, aby po prostu poświęcać im osobną lekcję. Są one dość proste, tak więc spokojnie zmieszczą się w jednej lekcji i mowa tutaj oczywiście o tych trzech narzędziach. My oczywiście zaczniemy od góry, czyli zaczniemy od tego narzędzia która po angielsku nazywa się Color Picker Tool. Na język polski można to przetłumaczyć dosłownie jako pobieracz kolorów, aczkolwiek w polskiej nomenklaturze przyjęła się taka nazwa jak pipeta. Bardzo często na to się mówi po prostu pipeta, no ale dosłownie jest to po prostu nic innego jak pobieracz koloru. Aby wybrać to narzędzie, możemy oczywiście kliknąć albo użyć skrótu klawiaturowego, którym jest tutaj przypisane i na klawiaturze. Ja też teraz skorzystałem z skrótu klawiaturowego. No i w jaki sposób działa to narzędzie? Można powiedzieć, że w dwojaki sposób. Ponieważ Ponieważ pierwsze, co musimy zrobić tym narzędziem, to po prostu pobrać kolor. I jeżeli nie mam zaznaczony żadnych z obiektów, żadną warstw, widzimy, że nie mam zaznaczenia tutaj po panelu warstw, to pobieranie koloru będzie działało w taki sposób, że uwaga, klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy, pojawia mi się takie pole podglądu kolorów, który aktualnie wskazuję. Tak i przesuwając, widzę, który dokładnie. Kolor mam pobierany. Tak jest to dokładnie jeden piksel i ten piksel, na który najadę, to taki kolor dokładnie będzie. Bardzo ważna tutaj od razu uwagę, na którą zwracam, to nie musimy wybierać tego koloru tylko i wyłącznie w ramach naszego płótna. Możemy to zrobić również w ramach na przykład interfejsu naszego programu. Zauważcie, że jeżeli tutaj wyjeżdżam, tym pobieraczem koloru w interfejs programu Affinity Designer to również on nie ma takiego problemu, aby sobie stąd po prostu taki kolor pobrać. Tak z dowolnego miejsca w interfejsie, na przykład z tego. Jeżeli tutaj upuszczę lewy myszy, to ten kolor jest jak gdyby zaakceptowany i pobierany. No i widzimy, że on jest pobrany tak do tego miejsca. Aktualnie wybierałem obramowanie, więc ten kolor jest nadany jak gdyby obramowaniu, aczkolwiek tego nie widzimy na żadnym z obiektów, ponieważ tak jak już wcześniej powiedziałem, żaden z obiektów nie był wcześniej wybrany. Zaznaczony, do tego przejdziemy za chwilę. Więc jak takiego koloru użyć, aby nadać go naszemu obiektowi? No, wróćmy do narzędzia wybierania, czyli V na klawiaturze. Wybiorę teraz ten duży kwadrat na dole i aby ten kolor wybrać, użyć go, wystarczy kliknąć w to miejsce. Jednak teraz, oczywiście, zmieniłem obramowanie, tak jak powiedziałem przed chwilą, ponieważ tutaj mam wybrane obramowanie. Obramowanie oznacza to kółko, ale puste w środku. Cofnę teraz zmiany, Ctrl Z, ponieważ będę chciał nadać ten kolor, który pobrałem wewnątrz, czyli wypełnienie tego kwadratu. Wystarczy, że kliknę teraz w to drugie kółko, czyli to wypełnione w środku, które oznacza właśnie wypełnienie naszego obiektu, i kliknę w ten pobrany wcześniej tutaj kolor jeszcze raz. I teraz, oczywiście, kolor jest zastosowany do wypełnienia. Tak więc klikając tutaj w odpowiednie kółko, przełączamy się do wybierania koloru dla obramowania bądź wybierania koloru dla wypełnienia. Jeżeli skorzystamy z tych strzałeczek tutaj powyżej, to te kolory zamieniają się miejscami, czyli kolor obramowania zamienia się z kolorem wypełnienia. Tak, myślę, że jest to widoczne. A to kółeczko poniżej tutaj przekreślone jeden raz. Myślę, że już się domyślacie. Oczywiście zmienia nam kolor na pusty. Tak naprawdę by tego koloru nie było, tak, to oznacza 100% przeźroczystości, czyli teraz widzimy biały kolor, no bo pod spodem płótno było białe. Dobrze, cofnijmy zmiany do poprzednich ustawień i powiedzmy teraz o tym drugim sposobie wybierania koloru, jak ja go nazwałem, a mianowicie wybieramy sobie dowolny obiekt, którego kolor chcemy modyfikować, ja pozostanę przy tym dużym kwadracie na dole, Wracam z powrotem do narzędzia wybierania, pobierania koloru, czyli przycisk i na klawiaturze i pobieram sobie jakiś nowy, dowolny kolor. Powiedzmy, że pobiorę ten czerwony kolor z tego kwadratu. I teraz, jeżeli puszczę lewy przycisk myszy, puszczam, to ten kolor automatycznie zostanie zastosowany do obiektu, który wybraliśmy. Ponieważ ten obiekt po prostu był wcześniej zaznaczony. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy w taki sposób zmieniać obramowanie naszego obiektu, on dalej jest zaznaczony, to oczywiście należy tutaj przełączyć to kółeczko na puste w środku i powiedzmy, wybierzemy kolor obramowania jako niebieski z tego drugiego kwadracika. Tak więc przytrzymuję, puszczam i widzimy, że kolor nadał się faktycznie dla obramowania. Dobrze, na sam koniec takie małe uzupełnienie, a mianowicie można powiedzieć, że do tego narzędzia pobierania koloru, czy też pipety, jak kto woli. Mamy pewne skróty. To narzędzie dość często się przydaje w konkretnych zastosowaniach, kiedy chcemy pobrać jakiś kolor, dlatego też tutaj twórcy Affinity Designer stworzyli taki, można powiedzieć, skrót do tego narzędzia, który występuje w innych narzędziach. Już mówię o co tutaj chodzi. Wracam z powrotem do narzędzia wybierania tak, nie mam w ogóle nic wspólnego z narzędziem pobierania koloru, a zauważcie Mogę wybrać sobie dowolny mój obiekt. No i ja pozostanę przy tym kwadracie, zaznaczę go jeszcze raz i zauważcie, że tutaj mamy taką samą ikonkę jak ikonka narzędzia pobierania koloru. Ona działa dokładnie w taki sam sposób, a mianowicie, możemy ją kliknąć, przytrzymać. Przesunąć kursor myszy i zauważcie, że mamy narzędzia wybierania koloru. Pobiorę teraz na przykład zielony kolor i już widzimy pierwszą z różnic, która tutaj zachodzi, a mianowicie ten zielony kolor nie został automatycznie zastosowany do obiektu, który aktualnie mamy zaznaczony. Tak więc to narzędzie działa po prostu troszeczkę inaczej niż tutaj przełączenie się w narzędzie wybierania koloru. Ono działa, można powiedzieć, automatycznie. Natomiast tutaj, jeżeli ten kolor chcemy zastosować, to zauważcie, że obok tej ikonki pobierania koloru pojawiło nam się kółeczko. Z kolorem, który wybraliśmy, wystarczy teraz w nie kliknąć i to dopiero teraz ten kolor jest jak gdyby zastosowany dla naszego obiektu, oczywiście dla obramowania musielibyśmy się przełączyć. Czyli ta ikonka tutaj w obszarze wybierania koloru działa w sposób bardzo podobny do narzędzia wybierania koloru z pewnymi różnicami, a teraz pokażę jeszcze jedno miejsce, w którym taki skrót pobierania koloru się znalazł, a mianowicie muszę mieć zaznaczony dowolny obiekt, ja mam ten kwadrat i być w narzędziu przesuwania, czyli tym pierwszym. Tutaj ja mam je wybrane. Jeżeli teraz przejdziemy do pola lub fil. bądź też strong, bo to działa w obydwu tych polach. Ja rozwinę teraz powiedzmy pole fill, czyli wypełnienie. To zauważymy, że tutaj w tym miejscu mamy dokładnie taką samą ikonkę, jak w tych dwóch miejscach. No i oczywiście to narzędzie będzie działało analogicznie, czyli chwytamy, przytrzymujemy, przeciągamy. Pobieramy dowolny kolor, powiedzmy niech to będzie ten czerwony, upuszczam i znowuż, aby tutaj zastosować ten kolor, aby on wszedł w życie, innymi słowy, muszę wybrać ten kolor, który przed chwilą pobrałem. On znajduje się tutaj w małym kółeczku obok i dopiero jeżeli kliknę ten kolor, to ten kolor jest. Zastosowany w tym przypadku do wypełnienia, no bo wybraliśmy sobie wypełnienie, analogicznie byłoby dla obramowania i jego koloru. Dobrze, tyle tak naprawdę na temat różnych sposobów pobierania koloru z innych miejsc niż bezpośrednio z narzędzia wybierania koloru. Jednak teraz jeszcze wracając na sam koniec powrotem do narzędzia wybierania koloru, jak kliknę przycisk i na klawiaturze, to tutaj na górze zauważymy jeszcze dwa dodatkowe ustawienia. Ja zazwyczaj korzystam z tych standardowych, a mianowicie tutaj pierwsze jest ustawienia. Czyli source, czyli źródło oznacza to, że nasz kolor pobieramy. W tym przypadku ustawienie global oznacza, że pobieramy globalnie, czyli tak naprawdę ze wszystkich warstw, czyli kolor jest pobierany z tego, co tak naprawdę widzimy na wierzchu, tak, to co znajduje się na wierzchu. Natomiast current layer przełącza nas w pobieranie koloru. Tylko i wyłącznie z danej warstwy. Ja zazwyczaj tutaj stosuję ustawienie global, i tutaj drugie ustawienie, czyli promień, oznacza to, z ilu pikseli chcemy pobierać kolor. Standardowo jest to 1 na 1 czyli tak naprawdę oznacza to jeden piksel, tak? Zawsze pobieramy kolor z jednego piksela. Jednak jeżeli sobie weźmiemy tutaj na przykład taką wartość jak 129x129, 129, to będzie to średnia z takiego obszaru. Na przykład spróbuję tutaj pobrać ten kolor czerwony, puszczę teraz lewy przycisk myszy. I zauważymy, że to co się stało, to został pobrany tak naprawdę jakiś taki kolor fioletowy, a nigdzie takiego nie mamy. Stało się tak oczywiście dlatego, że tutaj tak naprawdę doszło do uśrednienia kolorów i kolor został pobrany mniej więcej z takiego obszaru, tak, na który wpływ miały różne kolory, takie jak zielony, czerwony, również biały, bo biały również tutaj jest oczywiście kolorem branym pod uwagę. I tak dalej. Myślę, że jest to zrozumiałe. Dobrze, tutaj wrócę do ustawienia, po prostu z jednego konkretnego piksela. Jest to troszkę bardziej czytelne ustawienie, w jaki sposób to działa. Dobrze, tyle tak naprawdę na temat narzędzia pobierania koloru. Przejdźmy teraz do kolejnego narzędzia. Jednak to narzędzie znajduje się tutaj, w tym samym narzędziu co pobieranie koloru. Jednak widzimy tutaj małą białą strzałeczkę. I oczywiście wiemy już, co ona oznacza. Jeżeli sobie ją rozwiniemy, to znaczy, że tutaj znajduje się jeszcze jedno narzędzie. I to narzędzie nazywa się tutaj Style Picker Tool. Na język polski oczywiście oznacza to mniej więcej tyle, co pobieracz stylów. Wybieram sobie teraz to narzędzie. I działa ono troszeczkę podobnie do pobierania koloru, aczkolwiek chodzi tutaj o pobieranie całych styli również kolor jest tutaj brany pod uwagę, ale jeszcze coś nadto, jeszcze ma dodatkowe ustawienia. A mianowicie mam dalej zaznaczony kwadrat na dole, co widzimy w panelu vars, dokładnie ten kwadrat, który teraz odznaczyłem i użyjemy tego narzędzia, aby pobrać kolor, a właściwie to cały styl z tego kwadratu tutaj środkowego. To narzędzie działa troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj klikamy tylko jeden raz. Raz klikamy lewym przyciskiem myszy, aby pobrać ten styl. Klikam lewym przyciskiem myszy i już widzimy, że ten mój kwadrat na dole dostał dokładnie takich samych właściwości jak ten tutaj środkowy. I należy tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, jeżeli zobaczycie na mój kursor, to w momencie kliknięcia jak gdyby przechylił się w drugą stronę, tak, dostałem takie odbicie lustrzane można powiedzieć to narzędzie gdy przechodzi w drugi tryb pracy w momencie kiedy pobierzemy jakiś styl właśnie tym narzędziem stąd też zmiana tej ikonki i teraz to narzędzie działa w troszkę odmienny sposób a mianowicie jak gdyby mamy załadowany styl do tego narzędzia i ten styl możemy kopiować do dowolnych obiektów klikając tak samo lewym przyciskiem myszy. Czyli teraz, na przykład klikając w to miejsce, nic się nie stanie, no bo mam załadowany ten styl, który znajduje się tutaj powyżej. Jeżeli tutaj kliknę przyciskiem myszy, też się nic nie dzieje. Ale jeżeli kliknę tutaj w ten prawy, to tutaj również został nadany ten niebieski kolor oraz zielone obramowanie, czyli narzędzie w tym momencie nie pobiera stylu z tego kwadratu z prawej strony. Tylko po prostu aplikuję ten styl, który jest załadowany w to narzędzie. Dobrze, ja teraz cofnę zmiany, aby nie utracić tych styli, które miałem wcześniej, i powiem teraz, że oczywiście możemy jak gdyby zapobiec takiemu działaniu, tak, korzystania tylko z jednego załadowanego stylu, i możemy to zrobić na dwa sposoby, a mianowicie albo klikając tutaj pierwszy z przycisków, czyli unload, co oznacza na język polski mniej więcej tyle co rozładuj. Jeżeli kliknę sobie ten przycisk, to mój kursor, moja ikonka, kursor, Zmieni się z powrotem na tą stronę pierwotną, tak? Czyli znaczy znowu, że pobieramy styl więc jeżeli pobiorę styl powiedzmy z tego pierwszego kwadratu no to on automatycznie zostanie zastosowany do obiektu który był zaznaczony a ten styl został wczytany do tego narzędzia stąd też widzimy zmianę ikonki w drugą stronę więc znowu jeżeli kliknę lewym przyciskiem myszy w inne obiekty to ten styl jest kopiowany i teraz mamy jeszcze drugą możliwość rozładowania tego stylu nie musimy klikać w ten przycisk unload tutaj powyżej możemy użyć skrótu klawiaturowego którym jest alt na klawiaturze jeżeli tylko kliknę lewy alt to zobacz że ikonka wraca do tej pierwotnej i mogę teraz pobierać styl z nowego obiektu na przykład z tego. Lewy przycisk myszy i on automatycznie zostanie załadowany do aktywnego obiektu. Dalej trzymam alt, pobieram, tak? Czyli narzędzie przechodzi jak gdyby cały czas w ten tryb pracy pobierania. Tak w ogóle nie jest ten kolor ładowany. Oczywiście jeżeli teraz puszczę alt to oczywiście ten styl został pobrany, załadowany, dalej jest zapamiętany, więc mogę go kopiować do innych obiektów. Czyli to narzędzie, jak gdyby działa w dwóch trybach, tak? Albo pobierania i kopiowania styli cały czas, albo pobierania styli cały czas, tylko musimy wtedy pamiętać o wciśniętym alcie na klawiaturze. I wtedy działa dokładnie w taki sposób. Tutaj widzimy powyżej, że mamy jeszcze kilka przycisków i trochę ustawień. Te dwa przyciski kolejne są to tak naprawdę skróty do zaznaczania bądź odznaczania tych checkboxów, które są tutaj prawej Stronie. Jeżeli kliknę teraz nan to jak widzicie wszystkie checkboxy zostały wyłączone, czyli tak naprawdę nie będę kopiował żadnych z właściwości. Zauważcie, klikam teraz z Altem i nic się tak naprawdę nie dzieje, ponieważ nic nie chcemy kopiować, bo odznaczyliśmy sobie wszystkie checkboxy. Jeżeli kliknę teraz All, jest to ustawienie standardowe, czyli wszystkie checkboxy są zaznaczone i my kopiujemy wszystkie właściwości styli. Tak więc znowuż Alt, klikam sobie w te kolejne kwadraty i widzimy, że kopiowane są oczywiście wszystkie właściwości. Możemy tym dowolnie zarządzać. Na przykład powiedzmy, że mogę nie chcieć kopiować właściwości obramowania, czyli jest to pierwsza właściwość. Alt, lewy przycisk myszy, i widzimy, że teraz zmienia się tylko i wyłącznie wewnętrzny kolor tego kwadratu poniżej. Dobrze, i to by było tak naprawdę wszystko na temat drugiego narzędzia, pobierania styli. Możemy przejść teraz do omawiania kolejnych narzędzi. Będzie to już zupełnie odrębne narzędzie tutaj w menu narzędziowym. Nazywa się ono Measure Tool, czyli tak naprawdę narzędzie pomiarowe. Jest to ikonka linijki, powiedzmy, nazwijmy to sobie linijką. I oczywiście zastosowanie tego narzędzia będzie dokładnie takie samo jak narzędzie linijki, czyli możemy sobie jakieś nasze obiekty zmierzyć, po prostu ich długość. Albo klikając w dowolnym miejscu lewym ciskiem myszy jeden raz i później w miejscu docelowym drugi raz. Wynik mamy po środku. Ta odległość to jest dokładnie 777 pikseli. Pojawiają się tutaj piksele, bo oczywiście mój dokument został stworzony w jednostce pikseli. Jeżeli chcielibyśmy to zmienić, to oczywiście musimy przejść do File, następnie dokument Setup. I tutaj wybrać oczywiście inną jednostkę dokumentu, u mnie są to piksele, ja tak pozostawię, ale mamy tutaj do dyspozycji oczywiście inne jednostki. Dobrze, natomiast drugi tryb pracy tej linijki to jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy jeden raz, przytrzymanie go i przesuwanie myszy w dowolne miejsce. I upuszczenie w takim dowolnym miejscu lewego przycisku myszy, i w taki sposób również możemy zmierzyć naszą odległość. Dobrze, tyle tak naprawdę na temat tego bardzo prostego narzędzia linijki. Przejdźmy teraz do kolejnego narzędzia, i to narzędzie będzie znajdowało się również tutaj pod białą szczałeczką tego narzędzia linijki, tak więc rozwijam sobie tą szczałeczkę i widzimy, że to narzędzie nazywa się ARIA. Tool. Wybieram to narzędzie i jak widzicie, tutaj od razu mój kwadrat zmienił kolor na taki niebieski, a jego obramowanie dostało taką czerwoną kreskę dodatkowo. Może ja to narzędzie pokażę przy okazji zaznaczenia trzech. Obiektów na samej górze, tak więc zaznaczam ze shiftem tutaj na panelu warstw. I jak widzicie, teraz mam zaznaczone wszystkie trzy kwadraty tutaj na górze. To narzędzie działa w taki sposób, że automatycznie oblicza nam pole powierzchni oraz obwód dla zaznaczonych obiektów. Jeżeli mam zaznaczone tutaj trzy obiekty, to wszystkie te trzy obiekty są jak gdyby zsumowane. I tą sumę, ten wynik widzimy na samej górze tutaj pod postacią area, czyli powierzchni wszystkich trzech kwadratów oraz permiter czyli obwodu tych wszystkich kwadratów. Możemy sobie dowolne kwadraty włączać i wyłączać z brania pod uwagę w tych kalkulacjach w dowolnym momencie, po prostu klikając w nie w środek lewym przyciskiem myszy i widzimy, że tutaj aria nam się zmniejsza. Teraz mierzymy tylko ten jeden kwadrat i to samo możemy zastosować dla obwodu, czyli na przykład obwód możemy wyłączyć z tego pierwszego kwadratu. Z tego drugiego i tylko obwód będziemy mierzyli dla tego ostatniego kwadratu, tak? Możemy sobie te wartości odczytać tutaj na górze, albo możemy jeszcze zastosować taki szybki podgląd, czyli najeżdżając po prostu kursorem myszy na dany obiekt, możemy odczytać jego bądź powierzchnię w tym przypadku bądź też jego obwód w tym przypadku. Jednostkami są oczywiście piksele ponieważ tak jak wcześniej zależą one od tego co ustawiliśmy w ustawieniach dokumentu podczas jego tworzenia. Dobrze i tyle tak naprawdę na temat kolejnego narzędzia jakim jest Ariatol. Przejdźmy już do ostatniego zestawu narzędzi. Będą to narzędzia na samym dole i pierwsze z tych narzędzi nazywa się ViewTool. Ja z tego narzędzia wcześniej już kilka razy korzystałem poprzez skrót klawiaturowy, który tutaj jest przepisany jako H. I najczęściej z tego narzędzia korzystałem w takim przypadku, kiedy zauważcie, wrócę z powrotem do narzędzia Move Tool i zaznaczę sobie powiedzmy wszystkie obiekty, jakie mam tutaj na płótnie. I teraz, jak gdyby ta obwiednia, która nam się tutaj pojawia, tak z ikonkami transformacji, troszkę utrudnia nam tutaj widok, jak docelowo nasz dokument by wyglądał. I ja często korzystam ze skrótu klawiaturowego H, czyli jest to, przypominam, skrót do tego narzędzia View Tool. Jeżeli klikniemy sobie teraz H jeden raz, no to przechodzimy do tego narzędzia. I tym samym też wyłączają nam się wszelkie ikony tej transformacji. I tym samym możemy podejrzeć sobie, jak ten nasz obrazek tutaj docelowo wygląda, tak? Bez żadnych dodatkowych ikonek, przekształceń. Jeżeli chcemy wrócić do tego narzędzia, które było wcześniej, to przypominam, taka jest po prostu zasada działania Affinity Designera. Jeżeli jeszcze raz wybiorę skrót H, pomimo że w tym narzędziu się znajduje, to Affinity Designer automatycznie przełącza mnie do narzędzia, które używałem wcześniej. Na no, wcześniej było to narzędzie Move Tool. Więc do tego narzędzia wróciłem. Dobrze, jednak my wróćmy jeszcze raz z powrotem do tego narzędzia View Tool, czyli przycisk H na klawiaturze, aby po prostu je omówić. No to narzędzie jest niezwykle proste, ponieważ służy nam ono do jeżeli klikniemy lewym przyciskiem myszy i zaczniemy przesuwać naszą myszkę, to oczywiście przesuwamy podgląd naszego płótna. Ja zazwyczaj stosuję tutaj skrót, akurat nie klawiaturowy, tylko myszki, czyli po prostu wciśnięcie scrolla myszki, czyli tego środkowego przycisku myszy, i wtedy z dowolnego narzędzia, na przykład Move Tool, wracam. Również mogę się przesuwać, mogę przesuwać to płótno, więc rzadko korzystam z tego narzędzia ViewTool, aby przesuwać moje płótno. No ale jest taka opcja, więc o niej mówię. Tutaj powyżej jeszcze dodatkowo możemy ustanowić, jakie ma być przybliżenie naszego dokumentu. Tutaj akurat jednostki możemy przełączyć, jednak nie jest to przełączenie jednostek w całym dokumencie, tylko w tym podglądzie. Na przykład możemy sobie ustanowić podgląd w milimetrach. Tak aby wynosił on 100%. Więc mamy takie mniej więcej przełożenie, jak będzie to wyglądało, jaka to będzie wielkość po wydrukowaniu. Tak? Oczywiście musimy mieć dobrze dobrane tak zwane DPI, czyli po prostu piksele na cal, aby one odpowiadały temu, co będziemy mieli na kartce. Ale jest to troszkę wyższa matematyka, więc teraz tego szczegółowo nie będę omawiał. Ja wrócę z powrotem do pikseli, ustawię sobie oczywiście to na 100%. Dobrze, i przejdźmy teraz tak naprawdę już do ostatniego z narzędzi do omówienia w dzisiejszej lekcji. Ono znajduje się oczywiście również tutaj pod tą białą strzałeczką. Jeżeli ją sobie rozwiniemy, to widzimy jeszcze jedno narzędzie o nazwie Zoom Tool. I oczywiście Zoom Tool na język polski znaczy tyle, co narzędzie przybliżania. I ono będzie nam służyło oczywiście do przybliżania naszego dokumentu, klikając lewym ściskiem myszy w dowolne miejsce. Tak zauważcie, że tam, gdzie klikniemy, to do tego miejsca się przybliżamy bądź też oddalania. Aby oddalić musimy wcisnąć lewy alt na klawiaturze i tak samo klikać lewym przyciskiem myszy. Teraz oczywiście oddalamy nasz dokument. W tym narzędziu znajduje się jeszcze jeden przydatny skrót klawiaturowy, a mianowicie, jeżeli przytrzymamy lewy alt i teraz kliknę i przytrzymam lewy przycisk myszy, zacznę przesuwać, to tworzy takie pole zaznaczenia. I to pole zaznaczenia określa rozmiar mojego płótna, jakie po prostu ono będzie po puszczeniu lewego przycisku myszy. Ja powiedzmy zaznaczę mniej więcej taki rozmiar, czyli ten mój dolny kwadrat, puszczam lewy przycisk myszy i widzimy, że moje zaznaczenie zbliżyło się w takim stopniu do płótna, aby właśnie pokryć ten widok, który wcześniej zaznaczyliśmy. Tak więc lewy przycisk myszy przybliżamy, alt oddalamy. Alt i przytrzymanie lewego przycisku myszy, przeciągnięcie, możemy stworzyć pole zaznaczenia. Natomiast tak podsumowując, ja z tego narzędzia Zoom również dość rzadko korzystam, ponieważ podobną opcję mamy w dowolnym narzędziu. Na przykład wrócę do narzędzia przesuwania i wystarczy teraz użyć scrolla myszki. Jednak teraz przesuwając go przód i tył, no i wtedy tak naprawdę korzystanie z tego narzędzia Zoom Tool staje się no dość mało wygodne. Zauważcie również, że dla Zoom Tool'a mamy osobny skrót niż do Viewtula, tak? Tutaj było H, jednak aby przełączyć się szybko do narzędzia przybliżania, to należy użyć skrótu Z na klawiaturze, tak? Czyli Z oraz H, jak gdyby mamy w jednym narzędziu dwa różne narzędzia, które mają dwa różne skróty klawiaturowe: H oraz Z. Jeżeli tutaj chodzi o menu kontekstowe, to jest ono tak naprawdę 1 do 1, takie samo jak w narzędziu ViewTool. Tak więc nie, nie będę tutaj omawiał go jeszcze raz. Jednak, aby tutaj nie korzystać z tego przybliżania, powiedzmy ustalając tutaj procentowo 100% i tak dalej, to jeszcze raz przypomnę o skrótach awatorowych, z których ja bardzo często korzystam i które mają związek właśnie z przybliżaniem, oddalaniem, o których już była mowa, ale nie zaszkodzi tutaj przypomnieć. A mianowicie, jeżeli chcę pokryć mój widok całym płótnem, tak, tak aby całe płótno zmieściło się po prostu na ekranie programu, wystarczy użyć skrótu klawiaturowego CTRL oraz 0, wciśnięte jednocześnie. A jeżeli chcemy mieć pokrycie 1 do 1 naszego płótna, które odpowiada 1 do 1 pikselom naszego monitora, to wystarczy użyć skrótu klawiaturowego CTRL oraz 1. Teraz mamy pokrycie 1 do 1 Pikseli na naszym płótnie oraz na naszym monitorze. Dobrze, i to by było tak naprawdę wszystko w dzisiejszej lekcji. Jeżeli się podobało, to ja standardowo liczę na łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję mojego kanału. Cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych lekcji na moim kanale.